Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie na czwartej, ostatniej już naszej konferencji poświęconej priorytetom dla Leszna. Chcemy dzisiaj zaprezentować te priorytety, które w sposób szczególny będą dotyczyły okręgu trzeciego, a więc Starówka, centrum miasta, Podwale, Leszczynko, a więc spora część miasta. Jest mi niezmiernie miło powitać na naszej konferencji naszych kandydatów startujących do Rady Miejskiej Leszna. Jest z nami kandydatka do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Barbara Mroczkowska. I pozwolicie Państwo, żeby już nie przedłużając, oddam głos na samym początku liderowi naszej listy w okręgu numer 3, Patryk Józefowicz. Bardzo serdecznie, Patryk, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować pierwszy z naszych priorytetów dla okręgu numer 3, czyli rozpoczęcie rewitalizacji Nowego Rynku. Wszyscy widzimy, jak dziś obecnie wygląda ten plac zwany Nowym Rynkiem. Jest nieestetyczny, w pewnych miejscach jest także niebezpieczny dla mieszkańców. Chcemy rozpocząć rewitalizację, nie zrewitalizować wszystko od razu, ale krok po kroku doprowadzić do tego, żeby na tym placu zwiększyła się liczba miejsc parkingowych, żeby została wymieniona nawierzchnia całego placu, pojawiły się tereny zielone, żeby pojawiły się porządne stojaki dla rowerów, nowe miejsca parkingowe, ale także, żeby pojawiły się prawdziwe stragany, takie jak bardzo często widzimy na wielu jarmarkach, żeby było to centrum targowe naszego miasta. Takie stragany będą służyć nie tylko obecnie sprzedającym czy kupującym, ale będą mogły być wykorzystane podczas jarmarku bożonarodzeniowego, czy chociażby jarmarku wielkanocnego, tak jak odbywa się to w wielu miejscach. Chcemy, żeby Nowy Rynek był miejscem bezpiecznym, estetycznym i żeby mieszkańcy mogli korzystać z lokalnych, regionalnych produktów. Tam jest koncepcja taka pokonkursowa, jak pan pamięta. Chcecie według tej koncepcji robić, czy inaczej jednak? Część tej koncepcji na pewno będzie zrealizowana, ale tak jak powiedziałem, my nie chcemy rewitalizować wszystkiego od razu. Chcemy to zrobić krok po kroku, zacząć od miejsc parkingowych i doprowadzić do tego, żeby ten Nowy Rynek został zrewitalizowany, bo wiemy, że oferty były za wysokie na budżet, który był. My chcemy uniknąć tego i robić to krok po kroku. Jeżeli mogę prosić od razu swój indywidualny, bo też jako kandydat z trzeciego okręgu. Jasne. Jak dobrze Państwo wiedzą, wywodzę się ze świata sportu. Bardzo bym chciał, żeby ujednolicić i żeby były jasne i czytelne kryteria podziału środków sportowych dla klubów sportowych w mieście Lesznie. Chciałbym, żeby zależało to od liczby dzieci trenujących, od liczby drużyn, które występują w rozgrywkach, od tego, jakie osiągane są wyniki. Dzisiaj wiemy, że powoływana jest komisja konkursowa, ale bardzo często zdarza się, że te największe kluby, które mają najwięcej dzieci spośród trenujących, dostają bardzo niskie kwoty dofinansowania. Pomijając także ten fakt, że niektóre kluby otrzymują 80-100 tysięcy złotych dofinansowania, z czego 80-90% tej kwoty na dobrą sprawę przekazywana jest z powrotem do miasta w postaci dofinansowania wynajmu sal, które należą do miasta, takie jak hala trapez czy hala ćwiczenia. Będziemy chcieli to zmienić, wprowadzić jasny, czytelny program po konsultacjach z klubami. To też od razu mówię, nie chcę zdradzać naszych typowo pomysłów, musimy to skonsultować z klubami i to z nimi zadecydować, jak środki powinny być dzielone, tak żeby każdy był zadowolony, albo przynajmniej miał jasność, że one czytelnie zostały podzielone. Ale te miejskie obiekty miałyby nie pobierać tych opłat? Miejskie obiekty wiemy, że w takiej formie muszą na siebie zarabiać, ponieważ MOSiR musi wykazywać dochód, ale myślę, że dla klubów sportowych, przynajmniej dla tych, których trenują dzieci, te stawki powinny być zmniejszone, a powiększone za najem komercyjny. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz naszego kandydata z miejsca, kandydatkę z miejsca drugiego, Joanna Przyłucka-Jaruga. Bardzo proszę, zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Przyłucka-Jurga. Przepraszam, No myślę. My będziemy tutaj jeszcze, słuchajcie, robić program Smart City. A co to oznacza? To takie fajne, młode i nowoczesne, mam nadzieję nowoczesne, i cyfrowe miasto. Chcielibyśmy wprowadzić takie tablice informacyjne, oczywiście elektroniczne, które będą informować o tym mieszkańców, gdzie są wolne miejsca parkingowe na ulicach bądź parkingach. Fajnie by było też zainstalować takie elektroniczne tablice na kluczowych przystankach, żeby też mieszkańcy bądź goście, którzy będą do nas przyjeżdżać, mogli się szybciutko zorientować, jakie będą kolejne kursy. No, od tej komunikacji miejskiej oczywiście, tak? Znaczy, na niektórych są, prawda? Na niektórych są, no ale chcemy zrobić to bardziej profesjonalnie. Tak, zdecydowanie. Okay. Także to jest właśnie program Smart City. I teraz indywidualnie. Indywidualnie mam coś powiedzieć? Proszę. Chciałbym, żeby zamontować tablice informujące o zanieczyszczeniu powietrza tutaj w Śródmieściu, bo wiemy, że ten poziom czystości... Tak, wiemy. ...powietrza jest
pod lasem w Zaborowie, co jest nieadekwatne. Są tak, wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że tu w Śródmieściu też by się to przydało i mam nadzieję, że takie pomysły oczywiście zostaną zrealizowane. I tutaj. Wiecie, też może dodam, że wszystkie tego typu kwestie związane z cyfryzacją, z nowoczesnością, z informatyzacją, to są też projekty, na które w KPO jest bardzo duże, jakby bardzo duży nacisk w ramach tych środków. I to, o czym pani redaktor pyta, rzeczywiście problem smogu i zanieczyszczeń powietrza jest istotny nie tylko w centrum miasta, ale również w bardzo wielu dzielnicach miejskich. I rzeczywiście takie badania, takie pomiary, no chociażby na Zatorzu, w centrum, w Zaborowie, ale też przecież w wielu miejscach w centrum, chociażby tutaj okolicy ulicy Wierzbowej, prawda? Więc tych punktów rzeczywiście mogło być nawet kilka w mieście, tak żeby mieszkańcy przede wszystkim mieli świadomość, jakim powietrzem oddychają. Tak, ja jeszcze miałam powiedzieć indywidualnie coś od siebie. Słuchajcie, jestem z zawodu farmaceutą i w związku z tym rzeczywiście pojawiłam się w tym miejscu prawdopodobnie nieprzypadkowo, tylko właśnie po to, żeby poprawić mieszkańcom dostęp do opieki zdrowotnej. Ja wiem, że my generalnie mamy na to wpływu, ale trochę się to zaczyna zmieniać. My w naszej grupie zawodowej naprawdę zaczynamy otwierać się na dialog z lekarzami i to jest nasz priorytet, żeby rzeczywiście nawiązać z nimi kontakt, żeby ten pacjent nie musiał wracać bezskutecznie do nich, czyli do lekarzy. Jesteśmy otwarci na to, żeby objąć pacjentów opieką farmaceutyczną i rzeczywiście chciałabym tu wprowadzić w Lesznie możliwość edukacji pacjenta w zakresie zdrowego stylu życia i zwiększenia aktywności fizycznej, bo wiemy, że to bardzo mocno wpływa na poprawę zdrowia i zmniejszenie chorób metabolicznych. To jest właśnie nasz cel. Prowadzić programy edukacyjne, nawiązać relacje z pacjentem, żeby ten pacjent wiedział, że może do nas przyjść, do nas farmaceutów, bo myślę tutaj, żeby włączyć moją grupę zawodową do tej akcji i żeby otrzymał, wiecie, podstawowe jakieś informacje o tym, jak ma skutecznie zażywać, lecz bezpiecznie dla siebie i co może zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej i zdrowiej. Dziękuję bardzo i zapraszamy trzeciego na liście, Andrzej Stężał. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od priorytetu, czyli modernizacja szkoły nr 2. Cała społeczność szkoły nr 2 bardzo dużo robiła i robi, oczywiście w treści budżetów obywatelskich. To osobna dyskusja, czy szkoły powinny, ale rzeczywiście boisko, inne rzeczy, ale elewacja, dziedziniec, sala gimnastyczna. To jest to, co oczywiście w tej szkole należy w trybie priorytetu zrealizować. Ze względu na chociażby to, co mieli obiecane, a nie wszystko mogą zrobić. Połączenie z budżetem obywatelskim wiąże się także to, jak pewnie niektórzy mnie znają, 41 lat uczyłem u Koniora i odchodząc z tej szkoły, chociaż dalej jestem tam już nie wicedyrektorem, a nauczycielem, jest tam bardzo dobre miejsce na parking. Oczywiście problem parkingów jest bardzo poważnym problemem, tu wszyscy mówią, ulica Dolna, Wiatraczna i okolice powodują to, że my mamy już w tej chwili 5-letnie technikum i oczywiście trudno się dziwić. Nie byliśmy w stanie, chociaż próbowaliśmy jako budżet obywatelski to wejść w ten parking, natomiast generalnie rzecz biorąc na zastawianie ulic okolicznych przez naszych uczniów, którzy dojeżdżają, a 60% jest spoza terenu, oczywiście byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem i będę o to mocno zabiegał, żeby zbieg ulicy Narutowicza i Opalińskich, ja wiem, że tam jest teren zielony i wcale nie jestem przeciwny terenom zielonym, tylko można to połączyć, żeby była możliwość dla niektórych być może sytuacje wymagania nie na ten czas, ale rzeczywiście połączyć ten parking do południa uczniowie. Rozmawialiśmy także z Teatrem Miejskim, bo kwestia zaparkowania przy koncertach i wydarzeniach w Teatrze Miejskim to jest następny problem. Oczywiście ja wiem, że wieczorami to można gdzieś tam na zaciszu i tak dalej. Ten parking służyłby także gościom Teatru Miejskiego i oczywiście byłby to parking, który pomieściłby mieszkańcy Starówki, czyli ulicy, oczywiście okolic szkoły, także pewnie Urzędu Skarbowego odetchnęliby na pewno. Szkoła numer 2 i parking u Koniora. Dziękuję bardzo i zapraszam kandydatkę startującą z miejsca 6, Agata Lorenz, bardzo proszę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Agata Lorenz, numer 6 na liście. Na początku zacznę od swojego pomysłu, więc tak, na co dzień pracuję jako specjalista do spraw nieruchomości, co wiąże się z tym, że bardzo dużo czasu spędzam w różnych wydziałach Urzędu Miasta i zauważyłam, że kolejki po odbiór dokumentów, jak i same złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń są bardzo długie, a mieszkańcy, którzy tak naprawdę czekają w tych kolejkach, wymieniają spostrzeżenia między sobą, że urząd powinien być dostosowany również dla osób, które pracują od poniedziałku do piątku do godziny 16. Stąd wychodzę
wychodząc naprzeciw mieszkańcom, chciałabym utworzyć centrum obsługi mieszkańca w miejscu, które byłoby ogólnodostępne dla każdego mieszkańca, byłyby wydłużone godziny funkcjonowania i byłby czynny również w sobotę. Dzięki temu osoby, które pracują od poniedziałku do piątku, miałyby możliwość skorzystania z usług urzędu, ale również osoby, które pracują poza granicami naszego państwa, miałyby możliwość skorzystania z usług na przykład w soboty. Podobny urząd działa we Wrocławiu w Galerii Magnolia, gdzie zostało uruchomionych obecnie 39 stanowisk na powierzchni około 800 metrów. Z racji tego, że Leszno obecnie ma 60 tysięcy mieszkańców, a powiat ma 118 tysięcy mieszkańców, u nas takie centrum obsługi mieszkańca mogłoby mieć około 10 stanowisk na powierzchni około 250 metrów. Ja chciałabym również rozwinąć to Centrum Obsługi Mieszkańca o terenowe biuro paszportowe. Oczywiście uzyskanie zgody na terenowe biuro paszportowe wiąże się z uzyskaniem zgody od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ściślej mówiąc od dyrektora generalnego, którym jest pan Leszek Wiśniewski. Uzyskanie takiej zgody jest możliwe, jeżeli dobrze uzasadnimy swoją prośbę. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że funkcjonuje u nas biuro paszportowe przy ulicy Kościuszki. Jest to delegatura. Natomiast wiemy doskonale, że miejsca, żeby dostać się tam do tego urzędu, to trzeba czekać minimum 2 miesiące na wydanie paszportu. Obecnie takie biuro paszportowe działa w Głogowie i w Głogowie funkcjonuje to tak, że mieszkańcy czekają na takie wydanie paszportu 3 tygodnie, a nie 2 miesiące. Nie ma 2 miesiące. Wie pan co? Załatwiam paszport, mam termin tak? Za miesiąc. Wie pan co? Sprawdzałam wczoraj, jeszcze byłam na stronie internetowej, weszłam na stronę internetową, nie ma terminu. Mówi pani o wizytach elektronicznych, tak, dokładnie, a nie tak. Załatwianiu paszportu. Ale weszłam na stronę i tak to wygląda. Czekałem 2 godziny i za miesiąc mam odbyt. Być może coś zmieniło. Jeszcze dodam, że w czasie pandemii było to 4 miesiące. No, tak, to sprawdzam i pani nie pasuje. Gdzie, tak, to gdzie ma być to miejsce obsługi, pani zdanie? Wie pan co, myślałam o dwóch sprawach, o dwóch miejscach. Myślałam o ratuszu w Lesznie albo o centrum handlowym, tak jak to ma miejsce w Wrocławiu. Mhm. Na takiej zasadzie. Natomiast no, miejsce jest jeszcze do uzgodnienia, nie? Wszystko zależy od tego tak naprawdę, jak w ogóle urzędnicy się do tego ustosunkują, bo to jest na razie pomysł. Znaczy, jak prezydent Wysiecki się do tego ustosunkuje i czy to zrealizuje? Ja myślę, że pomysł jest bardzo ciekawy, to o czym mówiła pani Agata, czyli połączenie takiego centrum usług administracyjnych dla miasta Leszna, dla powiatu i tych zadań, którym zajmuje się delegatura, jest pomysłem ciekawym. Oczywiście on musi być uzgodniony z tymi wszystkimi podmiotami. Dokładnie. I przede wszystkim wydaje się, że ten dyżur popołudniowy czy sobotni, no tu by trzeba było też zobaczyć, na ile jest to zgodne z przepisami kodeksu pracy, dlatego że pracownicy samorządowi też mają swoją ustawę, ale jeśli udało się to zrobić we Wrocławiu, to wydaje się, że jest to również możliwe do zrobienia w Lesznie. W Wrocławiu, jak pan wie, tam są cuda w urzędzie, tam jest komis samochodowy. Wszystkich rozwiązań wrocławskich nie będziemy wcielać w życie. Na zrewitalizowanie kamienic. Oprócz tego chcielibyśmy zinwentaryzować pustostany, których mamy w Lesznie bardzo dużo. Chcielibyśmy też coś zrobić dla mieszkańców Leszna. Myśleliśmy tutaj o stworzeniu możliwości do funkcjonowania całorocznych ogródków wiedeńskich. Dzięki temu skorzystałyby zarówno osoby młode, jak i starsze, bo w okresie zimowym tak naprawdę osoby nie mają co robić. Funkcjonuje póki co tylko lodowisko. Kolejnym punktem, który my tutaj byśmy chcieli utworzyć, jest rozwinięcie systemu remontowego mieszkań komunalnych. A także, zerknę sobie tylko, mamy rozpoczęcie procedury tworzenia małych mieszkań. Małych mieszkań do 35 metrów dla osób młodych. I co znaczy rozpoczęcie procedury małych mieszkań? Miasto ma budować takie mieszkania? Przede wszystkim chcemy przeprowadzić bardzo dokładną inwentaryzację pustostanów i tych miejsc, które nadają się jeszcze do wykorzystania na lokale mieszkalne, które znajdują się bardzo często gdzieś na poddaszach. Jeżeli jest możliwość stworzenia właśnie takich mniejszych powierzchni, typu 35 metrów, które miałyby niewielki czynsz, miałoby to być jednym z elementów zachęcających do tego, żeby też odmładzać troszeczkę centrum miasta, żeby sprowadzać tutaj młodych ludzi, którzy mogliby tutaj zamieszkać na czas do momentu, w którym nie będą w stanie zakupić mieszkania z własnych środków. Byłyby osoby nie z listy oczekujących, znaczy zmiany zasad w ogóle byłby to specjalny program dedykowany dla młodych małżeństw. Oczywiście zrobimy to w ramach pewnego dialogu społecznego. Będzie stworzony regulamin, tak żeby nie było wątpliwości, dla kogo te mieszkania służą. Będą również wprowadzone gwarancje związane z tym, żeby te osoby, które wynajmują, nie robiły podnajmu, żeby pracowały bądź uczyły się na terenie miasta Leszna. Macie swoich radnych, więc ile mniej więcej takich mieszkań można by gospodarować?
Tak jak powiedziałem, na dzisiaj jest to trudne. My dzisiaj widzimy pustostany w centrum miasta, przede wszystkim te związane z lokalami użytkowymi, które kiedyś też pełniły funkcję lokali mieszkalnych. Więc tak jak mówię, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeprowadzić szczegółową diagnozę i zobaczyć, które mieszkania, które powierzchnie już dzisiaj mogą być przeznaczone na mieszkania, a ewentualnie które funkcje handlowe mogą być również jakby z powrotem przywrócone na mieszkalną. Te też mogłyby być przemawiane, jak rozumiem, na takie mieszkania. Wystarczy przejść się dzisiaj ulicą Leszczyńskich, Narutowicza, czy też samym rynkiem i widzimy, że tych lokali użytkowych jest zbyt wiele, że nie cieszą się one powodzeniem. W związku z tym, jeśli mają stać puste, to być może warto zastanowić się nad zmianą funkcji. Ale wiele z nich jest w substancji prywatnej. Nie? No wiadomo, że tam, gdzie są substancje prywatne, tam miasto może tylko ewentualnie sugerować, bądź też, jeżeli są to kamienice wpisane do rejestru zabytków, dofinansowywać remont takich obiektów. I jeszcze tylko dodam, bo chcemy również wprowadzić bonifikaty dla osób, które wynajmują lokale użytkowe. To jest też tutaj jeden z naszych pomysłów. Żeby było atrakcyjniejsze. Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. I ostatnia osoba na naszej liście, kandydat z numerem 7, Grzegorz Herman. Bardzo proszę, Grzegorz. Witam serdecznie. Powiem najpierw o priorytecie. To modernizacja ulicy Tama Kolejowa. Jak wiemy dobrze, ulica przy torach jest wizytówką miasta i wymaga gruntownej modernizacji wraz z budową dodatkowych miejsc parkingowych, ale też ciągiem pieszo-rowerowym. A takie połączenie Zaborowa z Gronowem odciąży też ruch na ulicach Aleja Kraśnieńskiego. Także to jest inwestycja, która już dawno powinna być w Lesznie zrealizowana. Też kolejną rzeczą są ogrody działkowe, które tutaj niedaleko już są. Są to trzy duże ogrody działkowe, które nie są na dzień dzisiejszy wpisane w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co też powinno być zrobione, ponieważ są to tereny zielone, które są też takimi płucami środka miasta i warto inwestować w te tereny i jak gdyby też zwiększać nakłady finansowe na infrastrukturę, ponieważ są to ogrody z już przestarzałą infrastrukturą i wodną, i elektryczną, także inwestycja w te tereny na pewno zwróci się miastu w postaci świeżego powietrza i zadowolonych mieszkańców, ponieważ spędzają też tam duży czas wolny rodziny, osoby starsze, także warto inwestować w ogrody działkowe. I trzecia sprawa to parking za ćwicznią, który projekt leży już w szufladzie od 2019 roku, jak widziałem, a czas by było, żeby tam zrobić porządny parking albo chociażby wyrównać, utwardzić, żeby nie grząść w błocie tam. Ja może tylko jeszcze wrócę na chwileczkę do tego naszego priorytetu, dlatego że Grzegorz powiedział o modernizacji ulicy Tama Kolejowa, która jest rzeczywiście dzisiaj takim miejscem, które wymaga ewidentnie modernizacji. Natomiast miały być to pierwszy etap budowy tak zwanego ringu wewnętrznego. To jest pomysł, który już pewnie ma dobrze z 15 lat i do tej pory nie został zrealizowany. Chodzi o takie niezależne połączenie, czy dodatkowe połączenie Gronowa z Zaborowem. To przede wszystkim miałoby ten wymiar, że w sposób znaczący odciążylibyśmy dzisiaj Aleje Kraśnieńskiego, które w godzinach szczytu są bardzo zakorkowane, i poprawiłoby bezpieczeństwo. A więc modernizacja Tamy Kolejowej jako pierwszy element budowy tego ringu od w zasadzie wlotu przy rondzie Gronowo aż do torów kolejowych w Zaborowie. Gdzie ten ring miałby wychodzić? Proszę mi wierzyć, są takie projekty, są takie plany, możemy się przejechać, zobaczyć, jest to możliwe. To ja mam jeszcze pytanie. Załóżmy, że zostaje pan prezydentem miasta, czy zmienia pan coś w funkcjonowaniu Teatru Miejskiego w Lesznie? Z całą pewnością należy się przyjrzeć temu, co dzieje się w teatrze, dlatego że jego atrakcyjność, tak przynajmniej mogę to oceniać jako mieszkaniec Leszna, w sposób ewidentny w ciągu ostatnich lat zmalała. Ilość sztuk, spektakli, ale też ilość osób odwiedzających. A więc z całą pewnością jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. Teatr Miejski miał swoje piękne strony w momencie, kiedy został przejęty przez miasto, w momencie, w którym dyrektorem artystycznym była pani Beata Kawka. Jak wiemy, z powodów dzisiaj chyba tak to można oceniać, ja tak to oceniam, politycznych doszło do zmian w teatrze. I dzisiaj obserwujemy, że jest to instytucja łączona funkcją dyrektora z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Ja bardzo wysoko oceniam kompetencje pana dyrektora Mizgalskiego, jego umiejętności w zakresie kierowania
sekcjami artystycznymi w ramach MOK-u. Natomiast wydaje się, że prawidłowo funkcjonująca jednostka, taką jaką jest Teatr Miejski, powinien funkcjonować samodzielnie, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Chciałby pan, żeby Beata Kawka wróciła i objęła rolę dyrektora teatru? To są deklaracje zbyt wczesne.